Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. Dziś mam dla was nową recenzję z cyklu Transformers Studio Series, w ramach której pokażę wam drugą figurkę z tej linii przenoszącej postacie z całego uniwersum filmowego Michaela Baya do jednej wspólnej skali z nowymi zabawkami. Oto przed wami numer 02 Stinger. I tak, kto czyta komentarze pod moimi recenzjami, wie, że z jakiegoś powodu Stinger był mi bardzo polecany. Wiele, wiele osób chciało zobaczyć tę figurkę na kanale. Bardzo długo odwlekałem pomysł zakupu Stingera. Nie była to figurka, którą się jakoś szczególnie bardzo chciałem mieć. Wręcz pomyślałem sobie, że może ewentualnie rozważę jej zdobycie, jeśli gdzieś ją znajdę za mniej niż 100 zł, co w chwili, gdy ta myśl się rodziła, było dosyć trudne. Aż do momentu, gdzie nieoczekiwanie poszedłem do Toys R Us i znalazłem ją za mniej niż 100 zł. Także myśl się wymyśliło, także stwierdziłem, że dobra, czemu nie? Może to nie będzie taka zła figurka, może mnie zainteresuje i się okazało, że tak, jest całkiem fajna. Zobaczmy dlaczego. PS, to nie oznacza, że będę kompletnie subiektywny i jeśli znajdę w tej figurce jakieś zgrzyty, a już znalazłem, to na pewno wam o tym powiem. I tym razem odpuszczę już sobie analizę pudełka, bo zrobiłem to przy okazji Bumblebee'ego, a od tamtego czasu koncepcyjnie nic się nie zmieniło, także mogę od razu przejść z czystym sumieniem do figurki. No, jest tu jedna ciekawostka, której nie rozumiem, choć pewnie jak zawsze spodyktowana pieniążkami. Bumblebee miał na jednym boku okienko, przez które było widać logo Autobotów znajdujące się na wewnętrznej dioramie, na której stawiało się figurkę. Ten Decepticon też ma logo Autobotów i okienko w takim samym kształcie. Co ponownie, jak sądzę, wynika z tego, że komuś nie chciało się wydawać pieniędzy na drugi wzór pudełka. Także tak, wszystko w tej serii, nawet jeśli jest Decepticonem, jeśli zdecydowanie nie jest Autobotem, ma tutaj logo Autobotów. A więc Stinger. Masowo produkowany, transformujący się dron stworzony przez złych, niedobrych ludzi w czwartym filmie Transformers Wiek Zagłady. Niestety jest to film, który zapisał się w mojej głowie jako jedna wielka zagadka. Po co to komu było? Niemniej okazuje się, że przynajmniej dobrą stroną tego, że ten film powstał, jest to, że mamy teraz Stingera jako zabawkę, która nie jest przyróbką Bumblebee'ego, na czym całość bardzo zyskuje, bo jest to w dużej mierze fajna figurka klasy Deluxe. Sam typ pojazdu ma mniej więcej 12 cm długości, w całości plastikowy, poza gumowymi lusterkami. I jest to licencjonowany, oficjalny samochód Pagani Huayra. Bardzo ładne autko, którego kolorystyka jest świetna, prawie całkowicie czerwona, z wyjątkiem loga Decepticonów tutaj z przodu. Ładne malowanie świateł, fajnie wyglądający grill. Całkiem ciekawy tył, bardzo futurystyczny, zwłaszcza te cztery rury wydechowe, przynajmniej myślę, że to są rury wydechowe. Fajne kształty. Kółka wyglądają słabo, bo po prostu ich montaż jest tak prosty, że widać, że tu jest już czerwony tej części, żadnego malowania. Ale to wygląda fajnie, przezroczysty plastik w szybach, tak, te kształty są bardzo ciekawe. No i też tutaj to malowanie bliżej podwozia jest całkiem w porządku. I co jest też dla mnie bardzo fajne, to autko wygląda z daleka jak regularna replika auta. Dopiero gdy człowiek zacznie się przyglądać, zwłaszcza temu obszarowi, dochodzi do wniosku, że jest tu coś podejrzanego. I spojrzenie na podwozie tylko potwierdzi to podejrzenie, ale też muszę powiedzieć, że od strony wizualnej podwozie mi się podoba. Jest bardzo ciasne upakowane poza tym obszarem bliżej przodu i trudno powiedzieć, że patrzymy na skompresowanego robota. Mamy tu masę elementów mechanicznych, także już czujemy, że coś jest nie tak, ale mimo wszystko tak. Nie, także tutaj od razu widzimy korpus robota, nogi. Wszystko jest w jakimś stopniu przetransformowane, dzięki czemu wygląda to na swój sposób intrygująco. Niestety mamy tu też część, która później ląduje na plecach robota, do której podpinamy uzbrojenie, które zaraz wam pokażę. I te elementy są lekko gumowate, sprężynujące, ale też ze względu na transformację są bardzo nisko osadzone. I jeśli spojrzymy na prześwit pod autem, to widzimy, że koła praktycznie nie mają jak dotknąć podłoża przez te wystające elementy, a jeśli to robią, to w bardzo niewielkim stopniu. Także jeśli ktoś myślał, że to auto będzie cudnie zsunęło po podłodze, to niestety
to szurubuju to właśnie te części, które mają prawie ciągły kontakt z posadzką, a jeszcze ten element sprężynuje dodatkowo, także zdarza mi się, że tylne koła w ogóle nie dotykają podłogi, bo to działa jak podnośnik, którego wcale tu nie chciałem. No, ale jako kolekcjoner, który raczej trzyma swoje zabawki na półce, aniżeli bawi się nimi, jestem w stanie to przeżyć, bo strona wizualna tego pojazdu jak najbardziej wynagradza mi ten zgrzyt. A do tych nieszczęsnych bolców podczepia się te oto pseudo-shurikeny, ostrza piły, jakkolwiek chcemy to nazwać. Są to cztery czarne, lekko gumowate kawałki uzbrojenia, które całkiem fajnie wyglądają w trybie robota, gdy już są umieszczone na swoim docelowym miejscu, ale w trybie pojazdu wyglądają średnio, bo raczej nie ma tu trybu faktycznej walki, raczej jest to tryb przechowania. Dwa z nich umieszczamy tutaj, a dwa z nich tutaj, także całość wygląda, powiedziałbym, troszkę dziwnie. Jasne, w ten sposób dwie z tych pił znikają nam z widoku, gdy patrzymy od góry, ale dwie nie. I w ten sposób nagle Stinger staje się pojazdem wyciągniętym ze Speed Racera i to ma na celu atakować pojazdy, które próbują ostarczyć naszego drona z boku. Ale wygląda to dziwnie, także raczej się tego pozbędę i będę się cieszył niezmodyfikowanym Pagani, bo tak wygląda po prostu ładniej. I jeszcze taka mała ciekawostka. Z tyłu pojazdu mamy adapter na podstawki akcji, który w trybie robota wyląduje na tyłku Stingera, ale w trybie auta pozwala nam na dosyć ciekawy zabieg wizualny. Takie położenie tego gniazdka nadaje się idealnie, aby wzbić Stingera w przestworza w sposób sugerujący, że właśnie został z dużym impetem zepchnięty z drogi przez inne większe auto. No i nadszedł czas na porównania. Także najpierw pokażmy Stingera w towarzystwie z filmów Transformers Michaela Baya. Dwie figurki z serii Premier Edition dla Ostatniego Rycerza. Tu mamy pierwszego Deluxe Bumblebee'ego i Deluxe Barricade'a. A w ramach innych autek dorzucimy tu dwa z serii Masterpiece. Sideswipe i Smokescreen. No i tuż przed transformacją powiem o instrukcji tyle, że jest dość ogólna. Pokazuje mniej więcej kroki, które musimy podjąć, aby zmienić Stingera z trybu robota, w którym jest dostarczony w pudełku, do trybu pojazdu, ale rzeczy takie jak dokładnie mamy zapinać poszczególne zamki, już raczej nam nie powie, także lepiej albo to wyczuć po swojemu, albo zobaczyć jakąś wideotransformację, która dokładnie pokazuje, co należy zrobić, aby Stinger się przetransformował bez permanentnego uszkodzenia zabawki. W czym oczywiście z przyjemnością pomogę. Zwłaszcza, że transformacja Stingera, o ile z początku może wydawać się nieco trudna, zwłaszcza gdy oglądamy ją gdzieś indziej niż we własnych rękach, to tak naprawdę jest dosyć prosta, nietypowa, ale szybko się jej uczymy. Także ja lubię zaczynać od podważenia lewej szyby bocznej, do czego polecam mieć przygotowane paznokcie. I całą tą część odciągam z prawymi drzwiczkami do góry i na bok. I to samo robię też z drzwiczkami lewymi. I mogę też przejść do przodu, do kół, które razem z tymi częściami przodu wyczepiam na bok. Tak. I tak. Stawia tutaj kiopły, ale dzięki temu przynajmniej typ pojazdu trzyma się jako całość bardzo dobrze. Możemy też od razu wcisnąć w dół ten panel i możemy przejść do podwozia, gdzie wypinamy te bolce i ich ramiona tak, aby poszły w dół. No i teraz możemy zacząć wszystko przekładać na miejsce docelowe trybu robota. Także to sobie zabieramy z drogi. Możemy podejść do tych dużych paneli czerwonego, które odpinamy od rur wydechowych. Tak i tak. I je odciągamy do góry. Na razie je zostawimy w takiej wychylonej pozycji. Zaraz do nich wrócimy, ale najpierw możemy wziąć ten panel, podnieść go do góry. Tu mamy głowę Stingera i zrobienie tego pozwoli nam na miejsce głowy obrócić te części, które uformują nową klatkę piersiową. Także możemy odciągnąć na bok te panele i możemy zacząć przeciągać ramiona robota w to miejsce. Także robimy to i u mnie te części są jeszcze mało wyrobione.
i warto przy okazji tego procesu też odciągnąć do tyłu nogi Stingera, bo będą nam trochę przeszkadzały, jeśli tego nie zrobimy, jak przed chwilą widzieliście u mnie. No ale żadnej szkody nie było. W każdym razie pilnujemy, żeby te części klatki piersiowej były maksymalnie obrócone, tak aby koła były w tej pozycji i w sumie możemy też już obrócić cały ten panel z głową, czemu nie, i opuścić go w dół. Instrukcja mówi, żeby zrobić to na końcu, ale prędzej czy później nas to czeka, więc czemu nie teraz. I zanim zajmiemy się dalej ramionami, proponuję użyć tego sprytnie zamaskowanego zawiasu pod przednią szybą, żeby cały ten panel obrócić. O, tak. Aż kliknie na pozycję. Super. I klatka piersiowa powoli się formuje. Teraz przejdźmy na chwilę do dołu, gdzie całą tą część zepniemy, co nie jest trudne. Wystarczy po prostu zrobić tak. Klika na pozycję, świetnie, opuszczamy w dół nogi, wyciągamy do góry stopy. I jeśli to wam bardzo przypomina Bumblebee'ego, to nic dziwnego, bo w filmie Stinger jest, jak to nazwali, ulepszeniem Bumblebee'ego. Także Bumblebee nie przyjął tej wiadomości dobrze, ale i tak sobie część Stingera zeskanował i zmodernizował swój własny wygląd, przynajmniej w trybie robota. Także nogi już są gotowe. I teraz pozostaje nam już tylko upewnić się, że to cały czas jest na miejscu tutaj. I teraz praca nad ramionami. To jest ciekawsze, bo mamy tutaj część, która zaraz uformuje swego rodzaju broń. Także obracamy to. Mniej więcej tak. I teraz tu mamy trzy części, które nie ma w sumie jakiejś konkretnej metody, żeby je skompresować. Wystarczy, że zrobimy coś w rodzaju takiego żądła, jakby to powiedzieć. No ale ogólnie tak, ma to jakoś wyglądać. Teraz możemy też tą część znowu przywrócić do pozycji trybu pojazdu i na tym podwójnym zawiasie cały ten fragment z przednim lusterkiem obrócić. O tak. Mam nadzieję, że to co widzicie jest czerwone, tak jak ja widzę teraz na podglądzie swojego aparatu i nie jest to przesadnie pomarańczowe. Tutaj na tym ramieniu mamy prościej, wystarczy tylko to znowu przywrócić do pozycji trybu pojazdu i znowu odciągamy to tak i zadzieramy to tak. I tryb robota jest prawie gotowy, musimy już tylko teraz wybrać sobie, jaką chcemy ustawić pozycję tych pseudo skrzydełek. Ja osobiście lubię taką pozycję. O. I dokończymy to, dodając tutaj te piły tarczowe. No i ku mojemu zaskoczeniu, tryb robota Stingera całkiem przypadł mi do gustu, pomimo tego, że gdy oglądałem go w internecie, jakoś mnie nie porywał. Ale teraz, gdy trochę się nim pobawiłem, stwierdzam, że jest naprawdę przyjemny. Nawet jeśli przez ilość czerwonego na tej figurce wiele elementów wizualnych może gdzieś utonąć, niemniej mam nadzieję, że coś tutaj zobaczycie. Na przykład głowę, która ma mało malowania, ale sporo szczegółów. Te zielonawo-złote oczka przypominają mi trochę oczy na masce Venoma albo w jakimś wariancie maski Spidermana. No i jest tu coś, co jakby podkreśla to, że Stinger nie jest żywym transformerem, a tylko dronem. Nie wiem, jest w tym coś, co jakby powoduje, że człowiek nie myśli o tym jako unikalnym designie, a raczej czymś, co jest masowo produkowane, co zresztą się fabularnie zgadza. Poniżej mamy udawaną klatkę piersiową, która normalnie pewnie była zrobiona z jakiejś tam części samochodu, choć biorąc pod uwagę fakt, jak w filmie transformuje się Stinger, kto wie, to już było maksymalnie udziwnione. Nie zmienia to faktu, że te wszystkie szczegóły są bardzo ładne. Choć nie wiem, czy rury wydechowe, jeśli to są rury wydechowe, w takim miejscu mnie przekonują. Niemniej wszystko, co otacza ten element, wygląda bardzo ładnie. I tutaj też wszystko jest naprawdę miłe dla oka. Nawet tak bardzo nie przeszkadza mi to, że tutaj z tyłu mamy
powiedzmy, wielki kawałek auta, który jest od tej strony bardzo nieciekawy, ale z drugiej strony to nie jest coś, na co będę normalnie patrzył. Zazwyczaj interesuje mnie przód mojej figurki, ale z drugiej strony tutaj powyżej pasa mamy taką oto konstrukcję, do której podpinamy te wszystkie piły tarczowe i to wygląda fajnie. Ni to skrzydełka, ni to dodatkowe ramiona. I nawet jeśli wymaga to po prostu doczepienia części w locie, to wygląda to fajnie tak z przodu, jak i z tyłu. Jakie to ma praktyczne zastosowanie? Pewnie żadne, ale od strony estetycznej zdecydowanie działa to na korzyść tej figurki, zwłaszcza, że tutaj sobie możemy tym ruszać, regulować ułożenie, wychył. Bardzo fajny smaczek, który nawet nie sądziłem, że tak mi przypadnie do gustu. No i też mamy tą część, która trochę wygląda jak kleszcz kraba założony odwrotnie na nie to ramię. Jest to tak zwane żądło Stingera. Nie wiem, czy to miała być broń energetyczna, czy coś innego. Szczerze mówiąc, szczegółów z filmu Transformers 4 już nie pamiętam i jest mi z tym dobrze. Ale tak, jest to na pewno ciekawa ozdoba. No i mamy też ramiona, które tym razem są zrobione tak, że ręce są wpuszczone w panel boczny samochodu. Są pomalowane, dzięki czemu widzimy, że to są ręce. Ale tak, to nie są one jakoś skrajnie uwydatnione. Niemniej, tak, od strony wizualnej jest to bardzo poczciwa figurka. O wiele poczciwsza niż sądziłem. No i ma też całkiem niezły zakres ruchu. Tą część już widzieliśmy. Tak naprawdę uznajmy ją raczej za estetykę, która mimo wszystko jest dostępna. Idźmy do głowy, która jest na stawie kulkowym, dzięki czemu może się obracać o 360 stopni. Także jeśli ktoś chce żądło egzorcystę, ma taką możliwość, to nawet wygląda ciekawie. I możemy też patrzeć do góry, w dół, leciutko przechylać głowę na boki, tak żeby figurka zaczęła nagle przypominać Deadpoola z jakiegoś powodu. Główna wada tego wszystkiego jest taka, że platforma, na której jest szyja, kiepsko się wpina w koła, które są pod spodem, właściwie wcale. To wszystko się opiera o siłę tarcia. Także przy ruszaniu głową możemy to wszystko zadrzeć do góry. Niechcący, ale to się może często zdarzać. Przeżyje jakoś. Dalej mamy ramiona, które są na stawach kulkowych, także jeśli zabierzemy z drogi piły, mają nieograniczony ruch. I tutaj jest ciekawa sprawa. Ta część na potrzeby transformacji odchyla się na boki i jest to też duże wsparcie podczas pozowania Stingera, bo teraz powoduje to, że ramię ma o wiele większy zakres ruchu, niż gdyby to i to było jedną częścią. Zwłaszcza, że to też sobie możemy przestawiać w miarę potrzeb. Bardzo fajne rozwiązanie. Dalej mamy zwykły ruch obrotowy nad łokciem i zgięcie w łokciu mniej więcej 90 stopni. Nie wiem czemu, ale tutaj umieszczono pseudo staw kulkowy. Gdy spojrzymy w środek łokcia, zobaczymy takie małe rowki, które mają stawiać opór z częścią przedramienia, tak żeby to jakby klikało na pozycję. Ponieważ to jest plastik i to jest plastik, w środku nie ma żadnych sprężyn, to się pewnie wyrobi o wiele szybciej niż myślę. Już mam wrażenie, że się powoli zaczyna wyrabiać, ale tak. To jest jedyny staw skokowy na całej figurce. Nie wiem, po co tu jest, ale jest. I tutaj nie mamy już nic. Tak samo nic nie mamy w talii przez transformację i ten, powiedzmy, swego rodzaju kręgosłup. Mamy za to stawy kulkowe w biodrach, które dają bardzo dobry kopniak do przodu i do tyłu. I pozwalają też na szpagacik. Mamy też ruch obrotowy wbudowany w udo. I mamy zgięcie kolana 90 stopni. I tu już nie mamy nic. To jest wszystko podyktowane transformacją, ale w związku z tym żadnego dodatkowego ruchu tutaj nie ma. Co mimo wszystko oznacza, że Stinger moim zdaniem jest całkiem fajny do pozowania, jeśli mamy do dyspozycji na przykład albo swoją wyobraźnię, albo podstawkę akcji, która, tak jak mówiłem, w tym trybie wpina się tutaj. Tak, dając sobie chwilę na pomyślenie, ze Stingera na pewno można wyciągnąć kilka fajnych ustawień. I żeby nie było, tak teoretycznie na potrzeby pozowania możemy też wykorzystać ten zawias przy stopie, którego używaliśmy podczas transformacji. Obawiam się za to, że jeśli ktoś liczył na ciekawszy typ Rambo dla Stingera, to niestety nie w tej figurce. Mamy co prawda dwa gniazdka 5 mm w pięściach na podpinanie broni z innych figurek, ale tylko te dwa gniazdka, nic innego na tej figurce na razie nie znalazłem. I co prawda możemy dać w ten sposób Stingerowi całkiem fajne bronie, ale mimo wszystko
nie w jakiejś zastraszającej ilości. No, ale przynajmniej gniazda, do których podpinaliśmy boczne piły w trybie pojazdu, teraz wylądowały na przedramionach, także dwie piły umieszczone na plecach Stingera możemy przenieść tutaj, aby utworzyły swego rodzaju broń ręczną. No i jeśli mamy stanowczo za dużo miejsca na swojej półce, możemy z pudełka wyciągnąć jeszcze tę dioramę, o której mówiłem wcześniej, i postawić na niej Stingera tak, aby teraz stał na tle scen akcji z filmu, które miały miejsce w Hongkongu. I to logo Autobotów na podstawce od figurki Decepticona nadal bardzo mnie razi. Teraz nadszedł już czas na porównania dla trybu robota, także zacznę od Studio Series Bumblebee'ego, bo raz to moja jedyna inna figurka z tej serii, która jest już rozpakowana, a dwa, będąc w tej samej klasie rozmiarowej, Bumble jest bezpośrednią konkurencją dla Stingera na półce sklepowej, gdzie walczą o wasze pieniążki i być może nie będziecie w stanie ani albo mieli ochoty kupić obu naraz. Także na pytanie, którego ja bym wybrał po doświadczeniach z obiema tymi figurkami, powiedziałbym, że jednak Stingera. Obie figurki mają fajny tryb pojazdu. Lubię ten Bumble'a trochę bardziej, bo po prostu go lepiej kojarzę, ale ten Stingera też się okazuje całkiem niezły. Natomiast tryb robota jako całokształt Stinger ma o wiele lepszy i o wiele lepiej sprawuje się jako zabawka. Tu wystarczy, że go wezmę, wypozuję, coś tam zrobię, wszystko działa. Tutaj boję się, że wszystko się w pewnym momencie rozleci. Jest za dużo śmiecia na plecach, który po prostu sobie troszeczkę wolno lata i sprawia, że jakbym nie miał dobrego punktu zaczepienia. Tu też mamy jeszcze trochę rzeczy na plecach, ale mimo wszystko jakoś łatwiej człowiekowi się je ogarnia. Także jeśli chodzi o prostotę używania, Stinger jest po prostu lepiej zbalansowany. A teraz coś z zupełnie innej beczki. Po lewej pierwszy Deluxe Bumblebee z Transformers Wiek Zagłady, a po prawej Deluxe Bumblebee z Transformers 3. A tutaj mogę pokazać jeszcze dwie inne względnie czerwone figurki. Deluxe Universe Sideswipe i Deluxe Energon Rodimus. I jak zawsze, powszechna puszka picia, potężne 2 złote i przedstawiciel takiej podgrupy dinusiów, którą sobie kompletuję w tle. Podsumowując, Stinger ze Studio Series okazuje się nieoczekiwanie fajną zabawką, tak jako regularna zabawka dla młodszych odbiorców, jak i obiekt kolekcjonerski dla starszych, i to nawet takich, którzy nie pałają przesadną miłością do filmów Michaela Baya, a po prostu lubią patrzeć sobie, jak ktoś sprawia, że filmowe roboty zmieniają się w pojazdy i inne takie. Także dziękuję wam, że namówiliście mnie na zakup tej figurki, bo jestem z niej zadowolony. Jako całokształt chyba nawet bardziej niż z Bumblebee'ego, którego, tak jak mówiłem, pod pewnymi względami lubię, ale pod pewnymi względami bardzo nie lubię i pod tymi właśnie względami Stinger króluje. Także jeśli z jakichkolwiek powodów ta figurka was interesuje, myślę, że możecie dać jej szansę i nie powinna zawieść waszych oczekiwań. I to już wszystko na tę wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce, a do tego czasu trzymajcie się.